There's a little bit sunshine everywhere. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Chciałbym dzisiaj powiedzieć rodzicom, którzy bardzo trudno przeżywają choroby swoich dzieci, sytuacje, gdzie bardzo trudno dziecku pomóc, gdzie czasami idzie się od lekarza do lekarza i nie wiadomo, jaka padnie diagnoza. Tym rodzicom, którzy niepokoją się o swoje dzieci, chcę powiedzieć na podstawie analizy dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus walczy o wasze dzieci. Tak jak walczył o córkę Jaira, tego, który był przełożonym synagogi. Walczy, ponieważ Pan Bóg kochał to, co jest najmniejsze, to, co jest najsłabsze, najdelikatniejsze. Przecież sam był dzieckiem i sam otrzymywał 100% miłości od Matki Najświętszej i Świętego Józefa.